the Lurium Sky Station Holographic Tactical Combat Training Room. Here you'll be confronted with enemy combatant sims, sequenced along urban combat protocol vectors. Mm-hmm. They'll be using live ammo, Captain, so please take the time to familiarize yourself with the medical stations located around the arena. Jeez, that's a shame. They'll provide you with a burst of Type 4 nanomeds, thus saving us the costly waste of resuscitation or funeral expenses. Please proceed through either of the apertures and arm yourself with the provided weapons to begin your training. The doors will open momentarily. Etar, przeładować F, spację, to już chyba wszystko wiem. Ciśnice, żeby wejść w tryb celowania, useless, rzucić granat, naciśnij G, 1, 2, tak. Chciałem powiedzieć, scant shift wykonujemy taki ofensywny unik. Tylko już przez pierwszą połowę gry jest kompletnie bezużyteczny, więc na razie nie będę go stosował w ogóle. Okej, gdzie są moje bronie? Tu. Bierzemy jedną w lewo, lepiej jedną w prawo. Tak. Tak działa system walki. Nosimy dwie bronie. Dwie bronie, jedną w lewej ręce, jedną w prawej ręce i to wszystkie bronie, jakie możemy nieść ze sobą. Jeżeli chcemy coś innego nieść... Aha, szykuje się ustawka. Okej, dobra. Już powiedziałem. Jeżeli chcemy mieć jakąś inną bronię, musimy opuścić jednostek, które trzymamy. Tak to wymyślili, tak to działa. Poza celowaniem możemy też włączyć tryb pierwszoosobowy. To jest chyba specjalnie do atakacji facetowej. Zobaczcie, trochę to muszę przyciszyć. Aż sam siebie nie słyszę. To było specjalnie wprowadzone w wersji facetowej, tak myślę. No i cóż, na początku się przydaje. Ale potem chyba już nie będzie taki przydatny. Okej, misja się skończyła. Weźmy coś innego. Tak tylko. O tak. Teraz możemy sobie postrzelać. Będąc w trybie pierwszą osobę nie widzimy tych wszystkich ładnych animacji naszej postaci. No cóż, niektóre animacje są trochę drętwe, ale niektóre są za to dosyć ładne. Też to sami zobaczycie. Zwłaszcza w późniejszej części. Nie trzeba, ja już sobie idę. Ała. Także jest coś takiego jak skille z broni. Jeżeli ktoś ma zawziętość, może wykorzystać sobie teraz ten moment treningu, żeby sobie nabić skilla w broni. Jeden z tych podstawowych ziemskich. Ale nie jest to aż tak potrzebne. Hey, little brother. Oh, shit, man. The other team is now set up, Captain Wyatt. And if I'm not mistaken, you're esteemed brother today. Welcome, sir. It's an honor just to have you here. Will you be joining?
mean the captain for the next round? Yeah. Very well, sir. Please, arm yourself with a stunner and enter the arena. Ogłusz wszystkich żołnierzy. No to zabierajmy się do roboty. Idziemy? Idziemy. Tak, możemy sobie poskakać. Co tam nam szkodzi? Upi! A, zróbmy to stylowo. Ta, ciągle chowa broń. A, już nasz brat tylko załatwił. A, jeszcze zostali jacyś? No dobra. O tak. Good work, Gideon. The game was rigged. It's always rigged against grunts like us, bud. Get used to it. Maybe there's a reason I'm an officer. Oh. I'm sick of emos like you showing no respect for the soldiers that do all the grunt work. Hey, lose the pistol. This isn't the time, bud. Okay. Ktoś się trochę zapomniał. Mamy jeszcze nas ogłuszacz. Nie działa co prawda najlepiej. Ale jakoś chyba sobie poradzimy. Okej. Everybody drop your weapons. Nobody go anywhere. MPs are on their way. Hey, thanks for not offering him. He gets crazy sometimes, but he's not a bad guy. We won't let him try anything again. If he does, I'll kill him. We've seen the vid on this. Clear case of assault. This boy's going to the brig for a few years, and he's never going to go into space again. Good Marine, stupid guy. The only stupid guy here is my brother. Look, I thought I could stop him without killing him. It was my call, and I was right. Yeah, this time. Zauważyliście, leżał tutaj pistolet. Byśmy chcieli, moglibyśmy ponieść ten pistolet i zastrzelić tego gościa. Trochę inaczej by to wtedy wyglądała ta scenka. I to chyba jedyny taki wybór moralny w grze, jaki znajdziemy. Jeżeli tak to można nazwać. Okej, okay, teraz poczekamy, aż nasz brat się doczłapie do drzwi. Pokopię sobie drzwi, ponieważ mogę. Hej, głupie, iż postać gracza może zasłonić celownik. Wersja PC. Wersja na konsolę pewnie nawet nie miała celownika. Tak myślę. Komu potrzebny celownik, skoro mamy taki świetny system celowania, auto namierzania. Okej, dobra, idziemy do statku spotkać obcych. Tak, salutujcie, jak ja sobie skaczę. You can come in now, Ambassador Landwell. Thank you, Major. My men will have this under control, but we don't know what to expect. I want you properly armed. This is the Haze Blaster. It's still in prototype, but these have been tested, and they work. If things go wrong, our assignment is to protect the ambassador. Your assignment is to return to the ship and get it ready for takeoff. Okay. Gotowi na wszelkie możliwości. To
Namawiał kupić puchatek z obcymi i nigdy nic nie wiadomo. Nie, czekaj, on to mówił trochę inaczej. Chyba coś pomyliłem. Wpływamy do muszli. Dosyć monotonna konstrukcja, muszę powiedzieć. Okej. Ciekawe, czy statki kosmiczne są przygotowane do wodowania? Ten widocznie był. Trochę dziwni ci obcy. Shubes Kovane, Dizbik Mazan. Wyraz twarzy pani ambasador bezcenny. Here, you put it in your ear. You're expendable. Thanks. Gideon used to put shiny things in his ear when he was a baby, too. Wyraz twarzy Gideona również bezcenny. It's taking root. Does it what's it say? Now, do you understand me? Yes, I do. What's she saying? It's the universal translator. It's painless. Ciekawe, jak on sobie wsadzi to do ucha przez tą maskę. Sisters and brothers, prepare yourselves. What we have searched for so long. Zdecydowanie to nie jest Zilota. Please beg the glorious human visitors to enter. We've searched a long time. Many lifetimes our people have looked for you. Glorious humans, survivors. Kalem, you are proven right, though I doubt it. These appear to be humans. Please, tak, don't kneel to us. It's wrong. We came in hope to save you from the Seekers, but we failed. The Seekers? Those who destroyed your ancient homeworld. We thought our voyage was secret, but as soon as we received your broadcast signals, someone on our ship sent a message capsule. Now, they will come, and this time, they will leave no survivors. How long do we have? Skopaliście sprawę. 2 days, probably less. 2 days? What can we do in 2 days? This is a great tragedy. You will all be killed. What kind of weapons will they be using? They throw rocks. Rocks? They throw rocks? Asteroids. There's nothing we can do, then why did you come? Gideon, you're not the ambassador. Żeby sprowadzić obcych. I żeby nas zabili. Then why did you come? The Aurelian people are ashamed to have brought such calamity upon glorious humans. We pray to all the gods that some of you survive. How? How will we survive? I promise all that we can do to help human survivors, we will do. Może pomóżcie nam uciec stąd. That went pretty well. Apart from finding out that the human race is doomed, everybody was polite, and they were really apologetic about getting us all wiped out. We're not wiped out yet. We have weapons. Our ships have the power to blast small asteroids out of the way. That's better than nothing. It is nothing. Look, we're not going down without a fight. May all your enemies lose their way. It will be a great victory if any humans survive. Już zamknij się po prostu, nie mogę cię słuchać.